Łukasz Seweryn, dziś ciężki mecz z Termoty w Eurocupie. Jak mógłbyś podsumować to spotkanie? No, nie wyglądało na pewno to spotkanie dobrze. Przegrana 20 punktami, a w niektórych momentach sięgająca prawie 30 punktów, także dostaliśmy naprawdę bardzo dobrą lekcję koszykówki. Cóż mogę powiedzieć? No nie spisaliśmy się ani w ataku, ani przede wszystkim w obronie i to przez to, że w obronie od pierwszych minut nie byliśmy agresywni, przez to Spartak stał się bardzo skuteczny i wszystkie akcje były rozgrywane na bardzo wysokiej skuteczności i wtedy się ciężko gra, stanowili zagrożenie zarówno po pick and rollach spod kosza, jak i byli skuteczni w rzutach z obwodu. Czy taka przegrana może na koszykarzy, na was wpłynąć mobilizująco w dalszych częściach rozgrywek eurocupowych? Na pewno nie można spuszczać głów. Mamy kolejne spotkania. Już za parę dni mamy ligowy mecz, a za tydzień spotykamy się znowu z tym samym przeciwnikiem. Także to, jaki obraz meczu był w dniu dzisiejszym tutaj, wcale nie znaczy, że nie będziemy podejmować walki. Na pewno będziemy podejmować walkę i miejmy nadzieję, że będziemy się kusić o niespodziankę, a na pewno o dobrą grę. Także tyle mogę powiedzieć. Dziękuję.